Wrocław, Park Szczytnicki, przystanek tramwajowy Stadion Olimpijski. Jedzie tramwaj od strony Sępolna. Za chwilę podjedzie do przystanku przed Stadionem Olimpijskim, na którym stoję. Wsiądę do tego tramwaju i pokażę, jak się jedzie tramwajem przez Park Szczytnicki. Tramwaj numer 9 na Sępolno. Jeździ również tramwaj numer 17, Park Południowy. Przystanek Stadion Olimpijski. Tramwaj daje znak, że odjeżdża z przystanku. Po prawej stronie brama wjazdowa na Stadion Olimpijski, Akademia Wychowania Fizycznego. Jazda przez Park Szczytnicki. Naprzeciwka jedzie tramwaj numer 17 na Sępolno. Widok od strony kierownika tramwaju. Po prawej Park Szczytnicki, porywek Park Szczytnicki, drzewa, które już padły, zostawiane są w tym samym miejscu, żeby cała biologiczna różnorodność, która w nich się znajduje, mogła w miejscu, w którym żyła dotychczas, żyć nadal. Prawie stanie osiedle za ciszę, za lesie. Z drugiej strony ulicy Kochanowskiego znajduje się osiedle Zacisze. Ulica Chopina. Trwają prace przy drodze i chodniku w okolicy nowo powstającego osiedla apartamenty przy Parku Szczytnickim. Tramwaj gwałtownie zakręca, stąd odgłosy skręcającego tramwaju słychać na nagraniu. W oddali widać apartamenty na nowym osiedlu przy Parku Szczytnickim. Wjeżdżamy do ulicy Kochanowskiego, tramwaj dalej jedzie w kierunku placu Grunwaldzkiego. W tej chwili przejeżdża ulicę Kochanowskiego i zatrzymuje się na przystanku przy ulicy Kochanowskiego.